Nadszedł kolejny dzień, w którym musimy zmierzyć się z tym świrusem, który ukradł to, co do mnie należy. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a to jest mój kanał, oczywiście Szczypson. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Tościk. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będzie się działo, coś tak czuję, że się będzie działo, ponieważ przede wszystkim zobaczyłem to. A jak ja wiem, że mamy do czynienia ze świrusem, jak widzę donicę z kwiatem, no to ja już wszystko wiem, Tu już na pewno będzie się działo. Ale zanim cokolwiek przejdziemy i zaczniemy cokolwiek robić, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. 3543 łapki w górę i prawda, wlatuje kolejny odcinek na Palionowo oczywiście, znaczy z Palionowa tutaj, prawda, co się tutaj będzie działo i tak dalej. Czekajcie, sobie siednę tutaj, żeby z wami tak porozmawiać. O, patrzcie, tu idealnie sobie siedzimy. Bardzo fajnie. Dodatkowo możecie wbić na Instagrama, oczywiście link jest w opisie, tam możecie wbić, zobaczyć jakieś zdjęcia i tak dalej. Powiem wam szczerze, że zamówiłem kilka fajnych ciuszków, z którymi chciałbym zrobić zdjęcie, więc na pewno te zdjęcia pojawią się na Instagramie. I ogólnie przyznam wam szczerze, że w przeciągu najbliższego miesiąca będzie się bardzo wiele działo, niezwiązanego z Minecraftem, niezwiązanego z tym kanałem, związanego zupełnie z czymś innym. To jest taka informacja dla ludzi, którzy czekali, aż w końcu wrzucę jakąś nutę, ponieważ dograłem się do pewnej rzeczy, o której jeszcze wam nie mogę mówić, ale jest to naprawdę coś super, co wam się na pewno spodoba i już się nie mogę doczekać, że wam o tym powiem. Wszystko będziecie na bieżąco informowani na Instagramie szybciej, o wiele szybciej każdy się dowie na Instagramie, więc warto być właśnie tam, więc zapraszam bardzo serdecznie, a dodatkowo możecie wbić też nasze shopa, tam sobie kupić jakiś ciuszek, prawda, najlepszy sklep pod słońcem. Czekajcie, ja nie mam żadnych itemów, co mi się nie podoba, czekajcie, tu może mam. Tu są jakieś itemy, ale to nie są moje itemy. Czekajcie, chyba je na dole zostawiłem z tego, co pamiętam. Tutaj, o, dokładnie, patrzcie, jak moja pamięć mnie nie zawodzi. Chyba, dobra, czekajcie, zakładamy sobie szybko te rzeczy, bo musimy być gotowi dzisiaj na, prawda, na wszystko musimy być gotowi. Przede wszystkim podsumujmy sobie, co nas spotkało w poprzednim odcinku, ponieważ tutaj, jak wiecie, jak pamiętacie, mamy, prawda, super fajny save. I tu mamy pierwsze buty, które... No nazywają się jakoś dziwnie, co jest, prawda, nie wiem o co za bardzo chodzi, no ale... Ale są buty, no po prostu nie wiem jak to inaczej skomentować. I mam nadzieję, że dzisiaj dostaniemy następną rzecz, czyli nie wiem, pewnie jakiś albo kask, albo klatę, albo spodnie, tak mi się wydaje, że to będzie następna rzecz, którą dzisiaj dostaniemy. Mam nadzieję, że się nie rozczaruję i obawiam się, że ten kwiatek nas tam doprowadzi. I jak widzicie, kwiatek jest biały, czy taki, prawda, w środku żółty. I co do koloru, chciałem was się spytać też o jeszcze jedną rzecz, ponieważ jak widzicie, zawsze występuje w czapce. Ale nie wiem jak długo to jeszcze potrwa, z tego powodu, że jak wiecie, ja mam długie włosy, ale planuję je skrócić. Więc to jest przykra informacja, ale też przy okazji myślę nad tym, że fajnie byłoby w sumie sobie zafarbować jakoś włosy, więc napiszcie mi w komentarzu, jaki jest wasz pomysł na kolor włosów, który mógłbym sobie zrobić. Czy to ma być blond, czy mają być to ciemne, czy mają być to jakieś kolorowe, nie wiem, wymyślcie, dajcie w komentarzach, oczywiście nie obiecuję, że skorzystam z tego, ale chciałbym wiedzieć, jakie wasze jest zdanie i może, jeżeli będzie naprawdę bardzo dużo jakichś komentarzy z konkretnym kolorem, to po prostu ten kolor wybiorę, ale to nie obiecuję, prawda, to... Może, możecie po prostu napisać. Zobaczymy, jaki macie plan. Dobra, czekajcie. Widzę, że te kwiatki ewidentnie prowadzą w jakieś miejsce. Nie za bardzo wiem w jakie, ale ewidentnie widzę, że gdzieś prowadzą. Więc chyba musimy się po prostu za nimi dostać. Nie wiem, czy powinniśmy je zbierać, czy nie. Może nie, bo nie wiem, gdzie one prowadzą. A może nam się przyda później to, żeby iść z powrotem szlakiem tych kwiatków. Dlaczego one idą drogą? Moglibyśmy w sumie autem jechać. Ej, ja chcę w sumie autem przejechać. Nie jeździmy tym autem prawie w ogóle tu po tych ulicach, tylko sobie chodzimy. Więc ja proponuję, żebyśmy wzięli auto i po prostu na normalnym świecie sobie pojechali. Uwaga, otwieramy garaż, pięknie wsiadamy. No może tu jednak po drugiej stronie. I tu... Wow, to mi się zawsze podoba ten wystrzał. Coś pięknego, dobra. Ile mamy paliwa? No 10 tysięcy, to nam starczy, spokojnie. Lecimy, uwaga. Tu lecą za tym kwiatki, tutaj... O nie, ale tu jest pod zakaz. Dobra, trudno, jestem sam na serwerze. Nie mogłem tutaj pojechać, no ale dobra, lecimy tu. Gdzie te kwiatki będą prowadzić? Co jest grane? Czemu ciągle drogą? Gdzieś skręcą zaraz, czy co? Nie wiadomo, dobra, czekajcie, leci. O, co? Dlaczego one prowadzą do mojego diamenta? Dlaczego tak się wydarzyło? Dlaczego to tutaj prowadzi akurat? Nie wiem. To się zaraz okaże, dobra, czekajcie, przeszukajmy skrzynki. O, czekajcie, tu coś było. A, ale to są jakieś takie syfy. To chyba nie o to chodzi. Dobra, tu. To pamiętam, to Daveson tutaj dał, że on tutaj będzie mieszkał sobie, prawda? Ale wejdźmy na górę, tu mamy jakieś skrzynki jeszcze i inne.
Elo tu świrus. No i dobra, czekajcie, tak profilaktycznie sprawdzę sobie te. Mamy książkę, która została nazwana Elo tu świrus, więc już wiemy, co nas czeka. Uwaga, ja nie mogę. Najgorszy jest ten świrus. Elo tu świrus. Gotowy odzyskać drugą część stroju? Stroju, okej, dobra, czyli wiemy, że to jest strój, że zbieramy strój. Pewnie się zastanawiasz, co to za strój. No jak znajdziesz dzisiejszą część, to się dowiesz. Szukaj tam, gdzie jest wiele zgonów. Co? Wiele zgonów? Dobra, czekajcie, odkładam to tutaj. Szukaj tam, gdzie jest wiele zgonów. Jakich... Co? O co chodzi? Jakie wiele zgonów? Gdzie jest wiele zgonów? Gdzie my jakiś... No nie wiem, pomyślmy tak drastycznie, albo najpierw pozytywnie. Wiele zgonów. Gdzie tu się imprezy odbywają na Palionowie? No, za bardzo... Patrzcie, jak my byliśmy blisko w sumie, a jechaliśmy tam górą. Ale ten świrus jest świrnięty. Dobra, odstawię wóz, żeby nim, prawda, nie jeździć wszędzie. Zamykamy garaż. Dobra, super. Wiele zgonów. Gdzie jest wiele zgonów na Palionowie? No... Nie wiem. Naprawdę, przysięgam, że nie wiem, no... Nie, no, policja nie. Imprezy jakieś. Gdzie tu można imprezy? No, chyba nie. Wiem! Dobra, wiem! Byliśmy jakiś czas temu tam na tym grzybowym terenie, w takim opuszczonym więzieniu i tam było wiele trupów. I chyba chodzi o tamto miejsce, więc chyba tam mamy pójść. No to niezła nam się zaczęła przygoda tutaj, prawda, tworzyć. Dobra, no to lecimy chyba tam od razu. No jestem gotowy w sumie, nie potrzebuję tam nic więcej. Przydałaby się może jakaś pochodnia, bo tam w sumie trochę ciemno było z tego, co pamiętam. Czy mamy tu jakąś pochodnię? Tam są pochodnie, dobra, zapożyczę jedną pochodnię, bo jak zwykle, prawda, nie mam pochodni. Czekajcie, tu jest chyba szybciej nawet jakaś pochodnia, o. Więc tu zapożyczymy sobie, patrzcie, jeszcze jakaś taka wyjątkowa ta pochodnia. Stone Torch. To jest to, dobra, lecimy tam i zobaczymy, co nas tam czeka. Dobra, tutaj widzimy krówki. Nie wiem, czy dobrze pamiętam drogę, ale to gdzieś tam... Dobra, widzę cię już stąd nawet, więc no dobrze, no gdyby nie te flaki, to byśmy tutaj chyba, nie wiem, szukali tego dniem i nocą. Dobra, wchodzi... Ojejku, dobrze, że to nie zadaje obrażeń. Dobra, ja przelecę sobie, nie chcę mi się tego rozwalać. Uwaga tu. No jak widzicie, jest dużo trupów, zgadza się, więc... Ej, co jest grane? Jak naciskam shifta, to nie mogę scrollu używać. Teraz używam? Naciskam shifta, nie mogę. Nie wiem, co jest grane, jakieś tu mamy dziwne, prawda, modyfikacje. No dobrze, że się na to nie nadziałem, nie chciałbym się na to nadziać. Dobra, mamy wiele zgonów. I teraz co my tu mamy szukać? Odbiłem się w ogóle od chyba trupa jednego, nieważne. Wchodzimy do środka, chyba mamy skrzynki przeszukiwać, bo w sumie to nie wiem co innego. Dobra, tu też nic. Zamykamy kolejny. Nic nie ma w tych skrzynkach, dlaczego ona... A, no chyba, że o to miejsce chodzi. Dobra, czekajcie, już tak profilaktycznie sprawdzę jeszcze te skrzynki. Ale wydaje mi się, że to nie jest to miejsce. Wydaje mi się, że będziemy musieli zejść na dół, bo tutaj to tak zbyt nudno w sumie. W sumie to po co ja to zamykam? Oni i tak nie uciekną. Dobra, idziemy na dół, tu nadal nic nie ma, na górze raczej też nic nie będzie. Idziemy od razu na dół, nie ma co przedłużać tutaj, prawda, takiego zwiedzanka. Schodzimy na dół, uwaga, no tutaj to tych trupów jest w ogóle na... Jezu, jeszcze tu nietoperze latają, co jest grane. Dobra, jesteśmy, prawda, w tym miejscu i teraz czego my tu mamy szukać? Szukamy następnego stroju, mam nadzieję, że gdzieś spotkamy w końcu tego świrusa. Chciałbym go spotkać, bo to jest dziwak jakiś, kurczę, który nas tutaj torturuje. Czy to mi zadaje obrażenia? Jak widać, nie. Troszkę mało to realne, no ale dobra. Dobra, pamiętam, że tu była skrzynka za tym, więc może to chodzi o tą skrzynkę. Dobra, mamy książkę. Aha, ale to jest ten pamiętnik mrocznego rycerza. No to... Nie ma drugiej strony, no to chyba nie za bardzo o to chodzi. Ta trumna wygląda tutaj śmiesznie trochę i... Śmiesznie, no nie śmiesznie, ale... Może to jest coś z nią związanego, może musimy ją jakoś otworzyć czy coś. Nie wiem, może coś jest pod nią. O, patrzcie, kurde, ja to mam łeb. Dobra, jo! Dobra, mamy... Tak, to są te spodnie. Dobra, ale jesteśmy dobrzy, znaleźliśmy drugą część stroju, czyli spodnie. Nie wiadomo, jakie spodnie, ale... Ej, mieliśmy się dowiedzieć, czyj to jest strój. I nadal nie wiemy. No chyba, że to jest ten tego mrocznego rycerza. To by było w sumie fajne, gdyby to się okazało, że to jest ten strój. No ale w sumie to... No nie mamy pewności. No ale dobra, mamy strój. To jest najważniejsze, że strój jest, prawda, gotowy i znaczy gotowy. No, że mamy odzyskane i w sumie bezkonfliktowo. W sumie łatwo było go zdobyć. Wystarczyło tylko trochę pomyśleć i tak jestem w szoku, że tak szybko to znalazłem. Myślałem, że dłużej to będę szukał. No, ale było łatwo. W każdym razie mamy go. Czekajcie, ja jedę go dłużej tam do sejfu od razu, no bo przecież on tam jest potrzebny po prostu, żeby tam był schowany. Bo w końcu... Nie ma to tamto, trzeba to chronić, bo ten świrus jak mi to znowu ukradnie, to mi będzie smutno. No i mam nadzieję, że w końcu ten strój po prostu
zacznie coś oznaczać, że po prostu będzie czymś, kurczę, bo ja podejrzewam, powiem wam szczerze, że jak widzicie, tu jest taka nazwa X-y. I wydaje mi się, że jak skompletujemy cały strój, to ten strój, znaczy te X-y znikną i tam się pojawi prawdziwa nazwa tego czegoś. Cokolwiek to jest, tego stroju. Wy możecie oczywiście napisać w komentarzu, jak myślicie, czy to jest strój, bo ja nie wiem w sumie, czy to może być strój. Nie mam za bardzo takiego pomysłu. Czerwone buty, niebieskie spodnie. Nie wiem, czy to może być strój jakiegoś szambonurka, nie wiem, trudno powiedzieć. W każdym razie będziemy tego szukać, oczywiście będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie w następnych odcinkach. Na ten odcinek dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną, widzimy się, prawda, codziennie o tej samej godzinie i tyle. A i przede wszystkim Instagram też tam. Zapraszam, tak jak na początku odcinka mówiłem, jeżeli ty, przypominam, jeżeli jeszcze nie poszedłeś, jeszcze nie jesteś na Instagramie, no to jest ten moment, w którym powinieneś tam być. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Na razie. Pa, pa.